Panie i panowie, rozpoczynamy trzecią grę swego rodzaju show meczu związanego ze środowymi wieczorami ze StarCraftem organizowanymi przez klan VVV. Oczywiście jego przedstawiciel Tom Murder, który rozpoczyna już tutaj trzecią grę, bardzo, bardzo interesującą. Jego przeciwnikiem w tym momencie będzie Hannibal Prime, grający tutaj pod ksywą Kim PD. Nie wiem, co to znaczy PD. W każdym razie oczywiście za chwilę się tego dowiemy. Hannibal, relatywnie nieznany gracz klanu Prime. Jeśli dobrze pamiętam, występował raz czy dwa w GSTL-u, jednakże jego gry nie zachwyciły. Przeciwko Terranowi, w matchupie przeciwko Terranowi posiada jedynie 18% zwycięstw, podczas gdy, no szczerze powiedziawszy, chyba jego najmocniejszy matchup to był przeciwko Protossowi, gdzie posiadał około 40, jeśli dobrze pamiętam. Murder, szczerze powiedziawszy, bardzo mnie zadziwia. Robi coś, co nie ma prawa bytu, działając marinami oraz maruderami przeciwko Kolosusom oraz High Templarom i wtedy wyciąga królika z kapelusza, demolując swojego przeciwnika Mass EMP. I szczerze powiedziawszy, no cóż, robi bardzo fajny build, który wygląda bardzo słabo, a okazuje się, że jest niesamowicie silny. Także jego upgrade'y są tutaj niesamowite. Trzecia gra, która właśnie w tym momencie się rozpoczęła, jest rozgrywana na Dual Site. Jest to dosyć ciekawa mapa. Jest to taki troszeczkę, według mnie, Steps of War na sterydach. Mamy maina, który jest takiej dosyć rozsądnej wielkości. Bardzo wąska rampa do Naturala, który może tak bardzo trudny w obronie nie jest, ale także nie są tutaj szczytem łatwości, jeśli chodzi o obronę. Mamy dwa wejścia, jedno z tej strony, drugie dokładnie z tej, no i oczywiście denerwujący wodospad. Zawsze jak oglądam GSL-a i oglądam Dual Side, to denerwuje mnie ten wodospad. W każdym razie mamy tutaj oczywiście TVT, więc i wygląda na to, że Kim wchodzi tutaj od razu w 1-1-1, czyli no cóż, jak na razie jest to 1-1, czyli jak tutaj Husky oczywiście bardzo fajnie przemienił ten build Destiny Cloud Build, czy coś takiego, właśnie niezbyt Destiny Fist Cloud Build, czy coś takiego, nie za bardzo pamiętam. W każdym razie, o co chodzi w 1-1-1? Bardzo wszechstronne otwarcie, które pozwala nam zbudować po jednym z każdego rodzaju budynków i w tym momencie mamy dostęp do w zasadzie wszystkich jednostek. Możemy je w bardzo fajny sposób miksować, chociażby tak jak mariny, czołgi, medivaki, chociażby tutaj jak marudery, heliony, chociaż tutaj akurat przeciwko Terranowi takie otwarcie nie jest zbyt mądre. Co zauważyłem ostatnimi czasy, to to, że duża ilość Terranów właśnie w TVT decyduje się nie właśnie na Marine Tank Viking, które było bardzo, bardzo standardowe jeszcze kilka miesięcy temu. Właśnie decyduje się bardziej na takie mechowe zagranie. Blue Flame, Heliony, czołgi, no i oczywiście tutaj te miksy jednostek troszeczkę się zmieniają w późniejszych fazach gry. Duża liczba Vikingów, które później także zamieniają się chociażby w Battlecruisery, jeśli posiada się przewagę powietrzną, o właśnie, o tą przewagę chodziło mi. Jest dużo przewag, ale mi chodziło właśnie o tą. Tymczasem budowane są drugie, trzecie oraz czwarte baraki i w momencie, w którym Hannibal wchodzi w heliony, te heliony nie są blue flame'owe, mam wrażenie, że bezproblemowo tutaj Murder się obroni. Oczywiście będzie to zależało od tego, w jaki sposób te heliony zostaną zamikrowane, a jest ich jak na razie 4. Zostały one wybudowane bardzo szybko. Chciałbym zauważyć, że Murder już zaekspował. No i właśnie w tym momencie oczywiście te heliony wpadają. Szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj zbyt dużo jednostek, jest jedynie 6 marinów i te mariny przeciwko 4 helionom, chociaż one tutaj znajdują się w bunkrze, będą w stanie odciągnąć oczywiście troszeczkę uwagę Hannibala, no ale właśnie zauważcie, że jest w stanie ustawić się tutaj bardzo fajnie. Czy Hannibal będzie w stanie zadać tutaj jakiekolwiek większe obrażenia? Nie sądzę, ponieważ po prostu atakuje budynki, a te budynki... musi uważać się także na tego Marina, on został prawie zabity. Kolejny Marin ginie w tym momencie, na darmo. Nie widzę tutaj... Szczerze powiedziawszy, podoba mi się to, co robi Murder, nie denerwuje się za bardzo, gra spokojnie, bez żadnego problemu. Spójrzcie, ile czasu zajmuje spalenie tych budynków, nawet ten Supply Depot
zbytnio jeszcze się tutaj nie pali, więc bardzo, bardzo dobrze Murder tutaj cały czas rzuca tutaj chyba swoje kolejne muły, dokładnie tak, buduje kolejne mariny i dopiero posiadając większą masę wyskoczy tutaj do przodu. W tym momencie także atakuje, nie posiada, dopiero teraz dwie gazowne zostały wybudowane. Ale Murder jest na czerwonym, nie wiem za bardzo dlaczego nie zbudował dodatkowego supply depota w momencie, w którym widział, że jego przeciwnik go atakuje. Troszeczkę dziwna decyzja i wygląda na to, że będzie miał miejsce w tym momencie kontratak, dokładnie tak, te baraki. Ale dlaczego wyciąga tutaj w tym momencie tak dużą ilość SCV-ów? Nie wiem za bardzo dlaczego to zrobił. Powinien w tym momencie tymi marinami atakować. Także tutaj jest atakowany, są atakowane baraki zamiast helionów. No i te heliony zadały tutaj naprawdę ogromne obrażenia w tym momencie. Nie powinien tego robić, nie wiem za bardzo co tutaj, nie za bardzo ogarnia w tym momencie Murder. Traci kolejne mariny, spójrzmy na straty, te straty są naprawdę dosyć interesujące, 7 marinów straconych kontra jedynie 2 heliony i szczerze powiedziawszy wygląda to naprawdę interesująco ze strony Hannibala, który zadaje tutaj kolosalne obrażenia tymi helionami, tutaj zniszczone chyba zaraz zostaną te baraki i szczerze powiedziawszy naprawdę, jeszcze tutaj atakuje, jeszcze denerwuje. Spójrzmy jednak, że oderwimy się na chwilę. Jest tutaj budowana w tym momencie przez Hannibala, jest budowana ekspansja oraz druga ekspa na gold, gdzie ten gold jest troszeczkę daleko tutaj od tych innych baz. Zazwyczaj cała mapa dzieli się tutaj na dwa, jeśli chodzi o północ-południe. Tymczasem budowane są także kolejne baraki. Tutaj mamy także trzeci command center ze strony Murdera. Czy on wie o tym, że jego przeciwnik zaekspował? Wygląda na to, że w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Co tym razem tutaj w bazie? Wygląda na to, że będziemy mieli za chwilę jakąś... Czyżby Banshee? Dokładnie tak, ta pierwsza Banshee wyskakuje właśnie w tym momencie. Jest tutaj także druga i szczerze powiedziawszy ten atak, ten podwójny atak w linii minerałów może zadać tutaj naprawdę ogromne obrażenia, zwłaszcza, że nie ma żadnej, absolutnie żadnej wieżyczki. Zaraz zobaczymy te SCV-y, w tym momencie oczywiście wycofują się, ta Banshee jak na razie zabiła dwie jednostki, zaraz oczywiście tutaj, tak kolokwialnie mówiąc, pociśnie parę z tych marinów. Czy druga Banshee także rozpoczęła atak? Wygląda na to, że jak na razie nie, jak na razie tylko macha sobie tutaj swoimi śmigiełkami. Musi także uważać, jest Cloak i wygląda na to, że naprawdę ogromne obrażenia zostały tutaj zadane. Oczywiście Orbital Comet jest w stanie rzucić skana. Musi uważać troszeczkę, żeby tego skana nie zmarnować. Ogromne ilości marinów. W tym momencie ta Banshee ginie, zadawszy troszeczkę tych obrażeń. I szczerze powiedziawszy, nie wygląda to zbyt dobrze dla Murdera, który był denerwowany prawie przez całą grę. Spójrzcie, jak ten przychód nie jest zbyt dobry tutaj w tym momencie dla Murdera. Spada, ponieważ musiał transferować tutaj swoje SCV-y. Banshee tymczasem kolejne zabite SCV. Czy zostanie także stracone? Musi troszeczkę bardziej uważać, nie wiem co Hannibal sobie myśli. Musi troszeczkę się odsunąć. Ale także traci tutaj, nie wiem za bardzo, obaj gracze, szczerze powiedziawszy troszeczkę tacy, kontrola jednostek Murdera zaczyna powoli się rozsypywać, to już jest trzecia i dosyć długa gra z jego udziałem. Kolejne SCV atakowane, kolejne są tutaj tracone. Ile zostało ich już tutaj straconych? 10! To jest naprawdę, naprawdę bardzo mocna ilość. 11 SCV zostało zniszczonych w tym momencie. I to jest tak jak mówiłem, następuje switch w Blue Flame Heliony i za chwilę zapewne zobaczymy tutaj czołgi. Czy jest już tutaj budowany jakiś czołg? Wygląda na to, że nie. Ale trzecia fabryka, czy czwarta? Dokładnie tak, 4 fabryki, więc będziemy mieli Helion, Blue Flame Helion Tank. Także pierwszy Raven, bardzo fajnie. Jest tutaj budowany. Jak wygląda tutaj ekonomia Hannibala? 1700 przychodu, rzuca muły oczywiście tylko na golda, ponieważ dlaczego miałby to robić gdziekolwiek indziej? Jeśli chodzi o jego jednostki zbierające, ma ich 45 kontra 41, więc szczerze powiedziawszy Murder nie jest za bardzo tak z tyłu, jeśli chodzi o ilość jego zbieraczy. No ale właśnie, mógł być tutaj bardziej do przodu. Także mamy tutaj kolejną Banshee, która jak na razie nie decyduje się na żaden atak i nie wiem za bardzo dlaczego tego nie robi. Chyba może czeka na swoją koleżankę, która jak na razie posiada jednego zabitego. Mamy tutaj także ogromną ilość helionów. Jest chyba z 14, dokładnie tak. I nawet jeśli, o mój Boże, Murder buduje w zasadzie same mariny, dopiero teraz kilka maruderów jest wyprodukowywanych i szczerze powiedziawszy wygląda to naprawdę bardzo źle. Jeśli wszystkie te heliony wpadną w jednym momencie i uda im się wystrzelić dobrą salwę, zadając duży splash, no to szczerze powiedziawszy te mariny nie mają najmniejszych szans. Trzecia baza w tym momencie jest już budowana, ale te Banshee zobaczą dokładnie, co się tutaj dzieje. One już widzą te mediwaki i oczywiście tutaj postara się szybko je sklołkować.
I to było wszystko w zasadzie, jeśli chodzi o tego Cloaka. Nie wiem za bardzo, czy Murder w ogóle zobaczył te Banshee. Mam wrażenie jednak, że tak. Siege Mode jest już prawie skończony. Jeśli chodzi o Hannibala, a jego przeciwnik posiada chyba jedynie jedną fabrykę, dokładnie tak, jedynie jedna fabryka kontra cztery, z czego w trzech pompowany jest, z dwóch pompowane są czołgi, a z dwóch Heliony. I wygląda na to, że będziemy mieli w tym momencie drop. Blue Flame, Heliony po prostu demolują wszystko i nie ogarnął troszeczkę tutaj Murder. Wyrzucił większość swoich marinów, chyba około 12 z nich zostało zabitych w zasadzie bez żadnych strat ze strony Hannibala, więc bardzo, bardzo dobra odpowiedź tutaj. Czy miał miejsce tutaj jakiś atak? Nie ogarnęliśmy tutaj przez chwilkę. Wygląda na to, że tak, ale niezbyt duża ilość SCV została zabita. Tymczasem Murder wyskakuje tutaj do przodu, ale są tutaj Blue Flame Heliony. Powinien w tym momencie tymi Blue Flame... jeszcze Manner Mu! I spójrzcie, jak to wszystko po prostu zmiecione zostało z powierzchni ziemi. Ogromne straty w tym momencie. Manner Mu zostały rzucone. Murder poddaje partię G i niestety w tym momencie ta passa Murdera została przerwana. Szczerze powiedziawszy, w porównaniu do tych dwóch poprzednich gier, gdzie wyglądało to dosyć fajnie, w tej trzeciej po prostu się rozsypał. Naprawdę, naprawdę się rozsypał. Bardzo dobra odpowiedź na to, co zapewne podpowiedzieli Hannibalowi koledzy, że jego przeciwnik po pierwsze fajnie ekspuje, po drugie używa bardzo dużych ilości marinów. No i właśnie, jaka lepsza odpowiedź na to, jak nie Heliony, jak nie czołgi, jak nie chociażby Raven, który by tutaj rzucił jedną lub dwie Seeker Missile. No i wyglądało to fantastycznie ze strony Hannibala. Ogarnął się tutaj naprawdę bardzo fajnie. Spójrzcie, nawet tutaj dobudowywany był kolejny reaktor do Starporta. Mieliśmy oczywiście już tutaj drugi. Bez żadnego problemu tutaj Hannibal dominował przez całą grę. GG w każdym w takim razie. Wygląda na to, że Prime zdobywa pierwszy punkt w tej rozgrywce, a my przechodzimy do gry numer 4.